W czwartek 28 marca w Domu Pracy Twórców w Płośnicy podpisano umowę intencyjną, której efektem będzie budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Działdowa do Lidzbarka lub, jak kto woli, z Lidzbarka do Działdowa. Mamy informację, która jeszcze na dzisiaj jak gdyby medialnie nie została rozprzestrzeniona, że w ramach środków z KPO na ścieżki rowerowe przeznaczone na nasze województwo, proszę się nie przestraszyć, kwota 1,8 miliarda złotych. To są tak straszne pieniądze, że nasza jednostka, Zarząd Dróg Wojewódzkich, nie jest w stanie ich przerobić w sensie dokumentacji i później wyłonienia wykonawców i fizycznego wykonania. Przy założeniu, że te środki mają być wykonane do końca 2026, zakładam, że Komisja Europejska wyrazi zgodę na przesunięcie do 2028 roku, co będzie bardziej realne z wykorzystaniem tych środków. Nieprzypadkowo spotykamy się na terenie powiatu działdowskiego, ponieważ w 2022 roku gmina Lidzbark w konkursie ogłoszonym przez marszałka wygrała konkurs w szkołach podstawowych pod kątem dojazdu uczniów rowerem do szkół i drodze powrotnej. Jest możliwość z nowego rozdania finansowego z KPO pozyskania takich środków, połączenia miast między sobą, czyli Działdowo z Lidzbarkiem, również i mówimy tutaj o Działdowo Iłowo, Działdowo Uzdowo, więc również z tymi miejscowościami. Także dzisiaj jest pierwsze spotkanie. Inicjujemy proces budowy ścieżki pieszo-rowerowej z Lidzbarka w kierunku Działdowa. Ścieżka, która połączy w ramach środków Unii Europejskiej, połączy Lidzbark z Działdowem. Ścieżka, którą będą mogli także i nasi mieszkańcy bezpiecznie dojechać do pracy, dojechać do szkoły i wzajemnie się komunikować. Jest to kontynuacja budowy ścieżek rowerowych. Pierwszym etapem jest budowa ścieżki z Lidzbarka w kierunku Ciborza Miłostajek i teraz już przygotowujemy się do tego, aby połączyć Lidzbark z Działdowem bezpieczną, wygodną i komfortową ścieżką pieszo-rowerową. Wszystkie gminy razem z miastem Lidzbark i miasto Działdowo wykonamy dokumentację i będziemy czekali na rozwój tego, żeby pieniądze jak najszybciej z KPO trafiły i żeby ta ścieżka pieszo-rowerowa służyła wszystkim mieszkańcom. To jest jedna wiadomość. Myślę, że następna też ja już wcześniej podawałem, ale też będziemy wszystko robili i pewnie też szybko dokumentację zrobimy na drogę wojewódzką od Działdowa w kierunku Burkatu-Filic, być może do Uzdowa. Teraz przed samorządami bardzo duże zadanie, wyzwanie. Trzeba szybko przygotować dokumentację projektowo-techniczną, a przekazanie tej dokumentacji umożliwi Sejmikowi Województwa Warmińskiego czy Zarządowi Dróg Wojewódzkich przystąpienie do wyłonienia wykonawcy i roboty powinny niebawem ruszyć. To nie koniec dobrych wiadomości. W planach jest jeszcze ścieżka z Działdowa do Iłowa oraz z Działdowa do Uzdowa.